Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie o pieczeniu upałki. Tutaj mamy surowce przygotowane. To jest margaryna i nasza zimna Maryśka, mówią. Tutaj droszcze instant. Tutaj posiadamy mąkę pszenną 650 typ. Tutaj woda. Jajko. I cukier. Więc zaczynamy się zabierać do pieczenia. No właśnie. Niestety nie mogłem nagrać, jak ciasto robiłem, ze względów takich, że dzisiaj sam obsługuję kamerę i miałem ręce pobrudzone ciastem. Tutaj jest już ciasto zrobione. Malutkie. Czuć już. Teraz wsadzę je do piekarnika na 25 stopni. Ze względów takich, żeby zagarowało. Piekarnik jest rozgrzany. Będę musiał jakoś doprowadzić wilgoć, żeby ciasto zagarowało. Wstawię to do piekarnika, jako do garowni. Inaczej, bo jest ciepło, ale nie jest dużo stopni. Wstawię to tak na 15, na 20 minut. Właśnie tu. I to ciasto urośnie, zagaruje się, ale jest zbyt niska temperatura, żeby mogło się zagarować. Nie zagarować, tylko wypiec. Jak widać. Następnie Państwu pokażę, jak się będzie kształtowało. Dla przyrodników. Piesek już nie wytrzymał, spał, zasnął z tego wszystkiego. No teraz sprawdzimy, jak tam to ciasto, jak się zagarowało. Jeszcze musi trochę pogarować. Ciasto już zagarowało. Trochę tak bardzo nie widać, ze względów takich, że drożdży za mało dodaliśmy. Więc będziemy oddzielali kęsy ciasta. Więc zabieramy się do dzielenia kęsów ciasta. Nie mam niestety skrobki, akurat przy sobie, nożem przydzielę. Tutaj robimy akurat dla siebie, czyli waga nie będzie nam potrzebna. Sześć kęsów, z sześciu ma być zrobione. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 i 6. Teraz robimy takie coś. Teraz jeszcze trochę trzeba, żeby to zaokrąglamy. Jest już tak w miarę zaokrąglone. Resztę też trzeba tak zaokrąglić. Tak. Mniej więcej. Żeby miały kształt bułeczek.
trochę to potrwa, żeby nie przedłużając robię stop, wrócimy do tego. Już kęsy ciasta są gotowe, jak widać. Mąkę przesypamy, bierzemy taki kęs ciasta i teraz rozwałkowujemy. Od środka na zewnątrz. I tak każdy po kolei. Dzisiaj akurat już jest 6 linek. Dzisiaj akurat jest w butach przez kuchnię. Więc zaraz zaprezentuję, jak się chałkę robi z 6 linek. Tak to wygląda. Złącza się je tak. O. Państwo widzą. Środkowe dwa do góry. I na zmianę. No, ten do środka. Zewnętrzne. O. Teraz ten z tym. Ten z tym. Ten z tym. Do środka. Ten z tym. Ten z tym. Ten z tym. I już nam zaczyna się układać chałka. Ten z tym. Ten z tym. Do środka. No, ten z tym. I do środka. I ten z tym. No, tutaj już można uciąć, bo już małe kawałki nam zostały. Tutaj też, bo brzydko wygląda. I jest chałka z 6 linek. Jak Państwo widzą. Teraz będzie trzeba ją posmarować jajkiem, to za chwilę. Tutaj mam kęsy ciasta następne. Będziemy robili z nich też chałkę, ale akurat właśnie nie zaliczę do chałek, tylko do plecionek. To będzie z 3 linek, inaczej nazywany warkocz. To jest ta chałka, skręcona jak trza. Robimy. I tak reszta innych trzeba zrobić o takich o. Teraz mniej więcej, aby były takiej samej długości. Sklejamy tutaj. I na zmianę dośrodkową robimy. Tak jak Państwo widzą. Jak trza. I zrobione. Końcówki ucinamy, żeby to miało wygląd. Wiadomo, że końcówki brzydko wychodzą. To jest, jak to można nazwać, plecionka, szeflinek, jak widać.
Zostało nam ciasto. Co z tego ciasta można zrobić jeszcze? Tak się zastanawiam. Można zaokrąglić. Zaraz wrócę. Napieprzyłem tam mąki. Nie mogłem zaokrąglić. Tak właśnie wygląda zaokrąglone, jak bułeczka. Możemy z takiej bułeczki zrobić cebularza. Trzeba to rozwałkować. Ja Państwu pokażę, jak z takiej, o, można zrobić rogala węgierskiego, który jest bardzo prosty w zrobieniu. Do niego akurat potrzebujemy tylko dwóch linek. O, i znowu mam problem z tym. Przepraszam Państwa, że akurat muszę tam robić ze względów takich, że nie pomyślałem, nasypałem za dużo mąki i się teraz ślizga na tej mące. Rogal węgierski to jest robiony tak. Na zmianę się robi tak. O. Jak trza. I skręcony. Tutaj się oberwie, bo tutaj będzie brzydko wyglądało. I rogal węgierski jest zrobiony. Można go posmarować tam też jajkiem, żeby miał wygląd. No. Nawet małe dziecko sobie da radę z tym. Wygląda z bliska. Teraz trzeba dać ponownie do zagarowania. Garowanie już ostatnie, przed wypiekiem. Następnie posmarujemy jajkiem i upieczemy. Zagarowane rogal tak wyszedł. Niestety nie posiadam pędzla, więc obleję je łyżeczką kulturalnie. No i trochę białka poszło, to było właśnie białko z jajka. Też trzeba rozmazować. Hała skręcona jak trza. Jak to mówiłem na początku, w butach przez kuchnię. Inaczej nazywamy to kącikiem. Kulinarnym. Jak widać, smażowane to jest jajkiem. Dzięki białku z jajka nabiera kolorystyki błyszczącej. Ładnie się prezentuje na różnych pokazach i nie tylko. I ogólnie też w sklepie też się ładnie prezentuje. Ale tu i pachnie tym wszystkim. No, rozsmarowane. Chałkę można zrobić. Jeszcze bym mógł zrobić kruszonkę, ale nie pomyślałem o tym. Nie chcę się na razie bawić w takie coś, bo kruszonki nie wykonam, będzie chałka bez kruszonki. A z rogalem to można mak posypać. No, tam można też sezam dać. Bo różnie ludzie robią. No tak to wygląda przed wypiekiem. Więc daję to do wypieku i zobaczymy, co dalej się z tym stanie. Z dwóch stron wygrzało, temperatura 200 stopni. 250 to nie wiem, czy nie wybuchnie, to 200. Tak to wygląda. Ładnie się prezentuje, błyszczy się, to dzięki temu białku z jajka. Później po wypieku będzie wszystko wiadomo, gdzie zostało posmarowane, a gdzie nie.
Pchałki rosną i się wypiekają. Niestety, rogala węgierskiego, nie zobaczcie jak się piek, ze względu na taki, że się cuda zdarzają, się rogale przyjarają jak trza. Już wszystko do końca się zbliża. Pchałki się już dopiekają, ładna warstwa im się zrobiła. To tak to wygląda, że już niedługo będzie koniec piekania. Doszliśmy do końca naszego filmiku. I tak one właśnie wyglądają. Jak prawdziwa chałka. Żegnam się z Państwem. Do widzenia.